Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku zobaczycie, że znów ciekawostka piłkarska, ale po prostu nie wiem jak to się wyrobi. Te ciekawostki na pewno chyba będziecie mieli gdzieś do wiosny, na pewno. I tak, bez dłuższego dodania przechodzimy do ciekawostki. Dzisiejsza ciekawostka to będzie o piłkarzu Szwecji z Rachtem Ibranowicz. Nazwisko to jest podobne trochę do polskiego Ibranowicz. No bo tylko muszę się napić. To teraz możemy nagrywać. Szwedzki napastnik grający w klubie Mostert Ham Uniec wcześniej wystąpił między nimi Wajek Amsterdam, Juventusie, Interze Mertowam, FC Barcelona i AC Milan. Z każdą z tych drużyn zdobył mistrzostwo kraju dwa razy z rzędu. Został uznany za najlepszego piłkarza francuskiej ekstraklasy. Jest kapitanem drużyny reprezentacji Szwecji. Ojczyzna Ibry doceniła talent piłkarza i wyróżniła go w oryginalny sposób. W 2014 roku wydano specjalną serię znaczków z jego podobizną. Ibrahimowicz to utalentowany snajper, który z krzyżami odgrywał również rolę drugiego napastnika oraz rozgrywającego. Tak to już byłoby na tyle ciekawostki po prostu. Jak mieliście ten maraton, to nic nie nagrywałem i teraz mam odcinków podczas montowania teraz. Ale już filmiki to już będą tak dwa razy w tygodniu się pojawiać. Czy będzie jeszcze kiedyś maraton? To zależy od czasu i jak będę chciał nagrywać, jak po prostu jak to się potoczy mnie. Także już bez dalszego gadania, jeśli wam film się spodobał, to łapa w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.